World League of Players and Audiogenics. Oh, yeah. Split you and Jacob. A więc pięć świateł nam się zapala. No i zapraszamy powoli na Grand Prix Brazylii. Właśnie ruszyli i kto będzie miał jaki start? Piekarczyk czy Gajewski? Kto będzie pierwszy do pierwszych do SXN? I jednak Piekarczyk. Gajewski no próbuje tam nadążać za Piekarczykiem, ale McLaren jednak jest... No, ma minimalnie lepsze tempo. Kolizja pomiędzy Mercedesem, a chyba Zauberem i tam były problemy, albo... Tak, Zauberem i problemy Suska, on już musi odbijać tam z niskich pozycji, tu jeszcze walka w środku stawki, posypały się jakieś elementy, ale to chyba z tarki w ogóle coś odpadło. Tak, tam widzę kilka razy odpada, więc tam chyba jakiś błąd tekstury tarki. Walka pomiędzy Red Bullem a Ferrari w środku stawki, widzimy. No i oczywiście kierowcy z przodu, powiedzmy, w miarę stosunkowo nie walczyli. Piekarczyk będzie dyktować tempo, na jakim poziomie, tego się oczywiście, proszę Państwa, za chwilę dowiemy. No a tutaj za Białkowskim walka między Dominiksem i Haubicą. Tak chyba M-Biały to był. Ale już tutaj teleportuje kierowcę Red Bulla, albo to jakieś problemy ze śmigłowcem i jego kamerą, więc wróćmy na inną kamerę. Tak jest, McLaren w tym momencie wyprzedzony przez Gajewskiego na prostej. O której nie ukończył, on i tak jest zadowolony, bo ukończył, nie wywaliło go, nie ma problemu z sesją, więc z tego powodu młodzieżowo mówiąc, usytasy. No tak. I teraz widzę Gajewski i nawet Frączak próbuje atakować Gajewskiego, ale tylko Piekarczykowi się na ten moment udaje. Tymczasem żółte flagi i Haas obrócony na wyjeździe z Junção. Bananek. Że jest, problemy Haasa po raz kolejny, realizator a spojrzał. I widzimy, że rozwalone no, skrzydło, więc... tymczasem zjeżdża wymienić skrzydło, bo... wyprzedzać, to jest walka o drugą pozycję w tym wyścigu, no do tego zakrętu można się nie zmieścić, więc no właśnie, będą kontakty i w tym momencie Piekarczyk zaczyna uciekać, już jest poza strefą DRS-u, poza pomiarem w sumie punktu, jeżeli chodzi o otworzenie DRS-u, jakiś kontakcik posypał się tej części, Red Bull się wciska, tam Vettel, problemy z jednym Red Bullem miał, w tym momencie miał problemy z dwoma, bo to walczył o pozycję numer dwa, a w tym momencie walczy, żeby być w ogóle trzecim. Dla nich mniej, lepiej niż pewnych kierowców, a w tym momencie Crash AI zrobił to, co głosi jego nick, a raczej pierwsza jego część. No czyli rozbił się, ale z jakim skutkiem? Taki mamy samochód bezpieczeństwa. Wziąć pod uwagę, wydaje mi się, że drugi trening jest takim dobrym papierkiem lakmusowym, jeżeli chodzi o to. A w tym momencie Piekarczyk będzie przeprowadzać restart, bo to on będzie już teraz tutaj wodzić za nos wszystkich. I jak to zrobił? No odjechał na pół sekundy, tam Frączak będzie walczyć z Gajewskim. Nie, tam odpuścił serdecznie troszkę Red Bull albo... zabrakło mu tej ale czasu tymczasem reakcji. Vettel tam się zahaczał już z Dominiksem i z Białkowskim. A tu już AMG chce wykorzystać to jego piostwo ze strony Białkowskiego i troszkę bardziej zużyte te opony, ale już nam trzepie ten helikopter niesamowicie. No i teraz od wewnętrznej będzie tutaj próbować kierowca Mercedesa. Genialny manewr na Dominiksie, chociaż jeszcze to się uda, bo jeszcze Dominiks teraz ma wewnętrzną. No i kierowca Mercedesa niby z tyłu, no powinien tej kierowca Haas zostawić miejsca, a nie zostawił, więc to takie... Białkowski przez moment odwracał na pozycję, ale AMG jednak zrobił switcheru i nawet już jest przed Haasem. Powoli tam się zbliża do Vettela. I nagle traci tyle pozycji, ile to już było. Tam Pablo jeszcze nawet... szykuje się do ataku. Tam nie było jakiegoś kontaktu przypadkiem. Nie wygląda, żeby ten Mercedes był uszkodzony. Ale no... spadłaś na dziewiątą pozycję. To jest naprawdę... Haubica ma troszkę mniej do stracenia, bo on ma karę 3-sekundową. A tam stojący kierowca Haasa, jak ja się wystraszyłem. No ja też się zdziwiłem, że tak na środku toru stanął. Lewis Hamilton jest między innymi zapewne, znaczy jest honorowym obywatelem Brazylii, więc na pewno też darzy sympatią wielką Brazylię, ale ten tor... jak jeden może wszyscy o zwycięstwo, w tym momencie chyba Haubica z Vettelem będzie walka. No i co? No i Haubica ładnie tutaj się zachował, i chociaż rzucało. Haubicą, wow, jak on to uratował? Mógł to wykorzystać, gdyby znalazło się tam miejsce, ale... ale jeśli
tak łatwo teraz ulega Filipowi Prączakowi i nawet Gajewskiemu, to jest szansa, że to jednak bot prowadzi. Zobaczy, może trzeba będzie faktycznie zaprosić go z powrotem do sesji. Piekarczyk coś na 4 pozycje, no wykorzystali to oczywiście rywale, którzy no... Już mu wysyłam. Także zaproszenie poszło. No i zobaczymy. Tutaj... Chociaż... zahacza McLaren o Ferrari. Ale jednak odbyło się bez większych dramatów. Po stylu jazdy obstałem, że jeszcze bot kieruje, chociaż teraz było takie dziwne machnięcie kierownicą. Tutaj łudzić, kusi czy cokolwiek tego typu. A za to Filip Frączak zostaje wyprzedzony przez kierowcę Red Bulla. Nie, toczy z nim walkę, że tam były kontakty i wyjechali panowie poza tor. A raczej tylko Gajewski się jakoś odbił. No i będzie tutaj po wewnętrznej atakować Vettel, więc on będzie chciał tutaj powalczyć o bycie liderem. I mamy nowego lidera, więc proszę państwa. No, jak dojedzie na linię mety. To mi się podoba, słuchajcie, pierwszy mamy mega wyrównany split, pierwszy pod względem walki o zwycięstwo. Mitchell też dopisuje. Problemy Vettela opuścił sesję, no nie, kolejny kierowca padł. I obita lotka u Gajewskiego, uderzył w bota, bo... Gajewskiemu w dyfuzor. A tymczasem, no, Vettel już traci też kolejne dwie pozycje. I lotka. I haubicą znowu zarzuciło. No tak. No to Gajewski kontra haubica, jednak da się jechać, to pokazuje kierowcę Red Bulla na przekór moim słowom. Podoba mi się, że na przekór działają niektórzy kierowcy. No i co, walka będzie zacna pomiędzy haubicą a Gajewskim. Walka do teraz czwartego zakrętu. Tutaj Max Verstappen i Lewis Hamilton nam się przypomina trochę odwrotna kolejna, jeżeli chodzi o tor, ale... No... Haubica na granicy przepisów, jeżeli chodzi o zostawianie miejsca, tak mi się wydaje. Ale najwyraźniej chyba oszczędza. Nie, on też nie ma lotki, tak? Gajewski w tym momencie wyprzedzony. A, wyprzedza Gajewski w tym momencie haubica, a za te drugi kierowca Red Bulla. Jak ten zyskał, to ten stracił. No widzisz, wszystko musi być na zero. Zarzuciło trochę, ale na detekcji jeszcze Ferrari z tyłu, czyli Reta Oposta będzie tym miejscem, gdzie Mercedes straci kolejną pozycję. Sporą prawdą i jeżeli tak jest, no to wiemy, na czym stoimy, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. No a widzimy, że na ten moment zostaje wyprzedzony przez kierowcę. Tam... Nie wygra... Chociaż tutaj teraz Kick Sauber musiał nagle unik zrobić i Filip Frączak na tym dużo traci. Piekarczyk się zbliżył do niego już. Nie, no niestety stało się największe nieszczęście, czyli zmarł. Na to, że w odbiorze transmisji jest to jakieś złe, no potencjalnie uważam, że chyba nie, bo to jest też element ścigania. Sporo wskazuje na to, że tak. Tak jest, 2-2 Kaspra Piekarczyka, więc w tym momencie McLaren pokazuje, że jest w fantastycznej formie, jeżeli chodzi o Kaspra Piekarczyka. Drugi kierowca też jest w genialnej formie, tylko niekoniecznie zawsze jest, jeżeli chodzi o to, żeby przyjść na wyścig. No wiadomo, inne sprawy są równie ważne. Drugi jest Filip Frączak, trzeci jest, chciałbym powiedzieć, Sebastian Vettel, ale nie, to jest Vettel 24, czyli oczywiście Wojtek Skrzypek. Proszę państwa, to był kawał dobrego ścigania i tylko nam pokazało, jak Brazylia jest ciekawa, jak Brazylia jest emocjonująca, ile można tej walki wprowadzić, tym bardziej, że mieliśmy w sumie walkę o pierwszą pozycję przez cały wyścig, więc to jest...